Szczęść, Boże Kochani Witam Was w kolejnym odcinku Daily Bread. Tym razem w Ewangelii mamy króciutkie słowo, dobrze nam znane, scenę Jezusa pod Krzyżem. I widzimy tam cztery kobiety i mężczyznę. Śmiechem Żartem to nie ma co się dziwić, że w obecnym świecie w kościele jest tak dużo kobiet, a tak mało mężczyzn, skoro już Pismo Święte na początku ustala nam, jaka będzie proporcja kobiet i mężczyzn w kościele. Ale to tak, yy, taka myśl poboczna, a teraz kon konkretnie. Moi drodzy, yy, oczywiście standardowo czytając te słowa, kierujemy wzrok na słowa Jezusa który przekazuje Maryję jako matkę całej ludzkości symbolicznie Janowi. Ale gdybyśmy mieli wejść tak głębiej w ten tekst i na przykład spróbować go porównać z jakimś innym tekstem w Piśmie Świętym, to co ten tekst z Ewangelii Wam przypomina? Z czym Wam się kojarzy, z jaką inną sceną ze Starego Testamentu? Mamy mężczyznę, mamy kobietę, mamy drzewo i mamy na drzewie owoc. No właśnie. To jest scena z raju. Pierwszy grzech człowieka. Kiedy Ewa zrywa owoc z drzewa poznania dobra i zła. No zobaczmy, jaki to jest duchowy kosmos. Bóg na nowo układa karty historii. To, co człowiek zniszczył, to teraz Pan Bóg naprawia. Daje nową, żyzną glebę, na której wyrośnie owoc w postaci świętych ludzi, w postaci tych, którzy będą wierni Panu Bogu, którzy będą rozwijali Kościół. Pan Bóg naprawia grzechy i błędy człowieka. Zobaczmy, kobieta i mężczyzna za pierwszym razem w raju wybrali źle, zerwali owoc. Teraz natomiast kobieta i mężczyzna stoją pod krzyżem zbawiciela, są mu wierni, wybierają dobrze. Kiedyś z drzewa poznania dobra i zła został zerwany owoc, który wprowadził grzech w życie człowieka. Teraz ten owoc wraca z powrotem na drzewo. Jest nim Jezus Chrystus, który zawisł na krzyżu, który oddaje swoje życie za nas. No to jest niesamowita historia, naprawdę, aż po prostu ciary mnie przychodzą. I Pan Bóg daje nam radę. Skoro daje nowy porządek, skoro naprawia to, co człowiek zepsuł, Pan Bóg wskazuje, jak teraz iść właściwie. Za kim iść? Za nową Ewą. Za Maryją. Za kobietą, która nie popełni grzechu, która nie zmieni już szlaku, która nie zejdzie z tej drogi prowadzącej do celu, na sam szczyt, do nieba. To dzisiejsze słowo wlewa więc w nasze serce ogromną nadzieję. Jeżeli czujesz się dzisiaj jak Ewa z raju, przegrana, ze świadomością grzechu, upadku, niewierności, sprzeciwienia się Panu Bogu, Pan Bóg dzisiaj mówi do ciebie: spokojnie, jestem przy tobie. Ja wszystko naprawię. Zbudujemy wszystko na nowo. Trzymaj się więc mojej matki Maryi. Idź za nią, z nią zwyciężysz. I to słowo prowadzi nas do pytania: jaką mam na dzisiaj relację z Maryją? Czy jestem w niej znakochany? Czy ją dobrze znam? Czy powierzyłem jej swoje życie? Czy modlę się na co dzień na różańcu? Powiesz dzisiaj wszystkie swoje sprawy Maryi, a ona zaniesie je do Jezusa przed tron pana Boga. Bądź spokojny, on ich wysłucha. Dlaczego? Bo matce nigdy się nie odmawia.